Witam Was bardzo gorąco. Kolejne powtórki od Ravnira. Dzisiaj będą to trzy pojedynki. Jeden z Alią w głównej roli, a pozostałe z Morganem. Tryb Open. Startujemy. Mamy tutaj pierwszego koksa, poborca dziesięciny od Ravnira oczywiście. I tutaj już rozpoczęły się roszady, przestawianie kreaturek. Polowanie na poborce. No, ładna odpowiedź. Mamy tutaj kapłana wilka. Premium. Świetnie wygląda. Ok. Deko party na kreaturkach. 31 kreaturek i 14 zaklęć. Ale tutaj zaklęcia, no jak większość z Was wie, no, zaklęcia w trybie open są po prostu mega dobre. Mamy tutaj jakieś kule ognia, zakazany płomień oczywiście, oślepiające światło, niebiański pancerz i Armagedon. No, totalny kosmos. Ok, tutaj się dużo dzieje. Mamy kolejne karty od Ravnira. No, świetny kapitan wilków. Wilczy kapitan, dokładnie. No i Arbalister Gryfa. Dobra. Szybki atak. No jest. Polowanie na poborce dziesięciny zakończone. No. Sukcesem. Trochę tutaj poborca przetrwał i nazbierał tych surowców. Okej. Okay. Zobaczmy jeszcze Akamasa. Stary, dobry deck. Tutaj oczywiście przy kilku zmianach, no przede wszystkim na mocy plemienia. Dobra, kolejny koksiur, który tutaj boostuje wszystko dookoła. Błogosławiący Inkwizytor. No, 5 surowców do wykorzystania. Pytanie, co zrobi rywal? Mistrz partyzantki. 7 HP. No dobra, tutaj mistrz partyzantki na tą chwilę nie wyrządzi większej szkody. Tak mi się wydaje, oczywiście. Czym odpowie Ravnir? 6 surowców, oślepiające światło, na kogo? Na rozdzieracza. No ładnie. Wilczy kapitan jest tutaj jak złoto. Warto go utrzymać przy życiu. No tak, tutaj Akamas nie ma zaklęć, także można sobie tutaj wystawiać i przestawiać kreaturki, aby stały obok siebie i boostowały siebie nawzajem. No jest to szybki atak. Na kogo?
No ten drugi etap zagrań w tej turze rywala graczoniku Etor całkiem sensowny. Do 14. No teraz wejdą jeszcze dwa punkty. No nie, nie wejdą. Mamy tutaj tarczę. Można tylko wystawić stworzenia. Popło. Lepiej może byłoby chyba przestawić w tutaj tą kartę. Dobra, zajmijmy się teraz turą Ravignira. 5 surowców. Świetny bloker. No dobra, mamy pierwszą moc plemienia, która tutaj trochę troszeczkę pomogła w tym momencie. Dwie kreaturki wylądowały na cmentarzu od Ravignira. No i jest jeszcze 6 surowców. Szybki atak na niewiele się zda. To był mój błąd. Oczywiście rywal wykorzystał drugą moc plemienia. No. Też trzeba się tutaj ratować. No, są tu trzy sztuki budynków, koszary oczywiście, ale na tą chwilę no nie ma żadnego na ręce i na planszy Ravignir. To na pewno jest jakieś delikatne utrudnienie oczywiście. No, Bóg tutaj całkiem nieźle sobie radzi, Alia. Zobaczcie, tutaj wynik od dłuższego momentu, od dłuższego czasu już się nie zmienił. 15 do 14.
No, tutaj krwiożerczość robi swoje. Dziesiąta piącha. No mamy tutaj właśnie, no, kolejna tarcza. I ona tutaj może zrobić grę zamiast tych koszarów. Zobaczymy. Niebiański pancerz. Dokładnie, to mówię tarcza. No. Niebiański pancerz. No w końcu tutaj rywal przestawił łowczynię na wałnicy. Ona się przecież może sprawdzić dużo lepiej w drugiej linii, jeżeli przed sobą ma jakąś kartę, która ją chroni, i przynajmniej atakować tych tutaj z drugiej linii u Ravignira, strzelców oczywiście. No dobra. No, mam nadzieję, że zobaczymy tutaj zwierzchnika klanu Czarnej Czaszki. Mamy też szybki atak. Akurat to by styknęło. I jeszcze piącha w górę. No ładnie. I są pierwsze koszary. Magiczny. Przekupień. No. No, po raz kolejny niebiański pancerz, trzeci raz chyba. No, świetne zaklęcie. Tak jak wspomniałem, no tutaj te zaklęcia ognia, światłości, no po prostu są mega w open. No, tutaj jest zwierzchnik klanu Czarnej Czaszki. Będzie atak? No musi być atak. No
wygląda to trochę kiepsko, jeżeli chodzi o sytuację Ravignira. No tak, tutaj był oczywiście magiczny pancerz. Jeszcze, ja już tutaj wybiegłem do kolejnej tury. Okej. Sorry za wprowadzenie lekkiego zamieszania. Gramy dalej. A proszę bardzo. Tak jest. No tutaj święty pretorianin akurat nie sprawdził się w tej turze. O, nawet się przekręcił od razu. No ale tutaj mamy koszary. Tu się za chwilę może Ravignir zbudować. Zobaczymy. Tak jest, ładnie to wszystko wygląda. ...11-10. Kolejna arena. No ładnie, tutaj Serafin może się przekręcić. No, 6 HP ma tylko. Kocie wojownik. Ładnie. Nie było potrzeby, aby przestawiać tutaj Serafina. Jest tutaj święty pretorianin, który go tutaj chroni. Tu jest atak wręcz. Tutaj strzelec oczywiście. 4 damage'u. No właśnie, tutaj posuwało zagrać wodza spał. No 8-9.
Tylko, że tutaj mamy 5 ataku i za bardzo nie ma kogo zagrać. To jest ten problem. Akamasa. Jeszcze doszedł ten kolejny niebiański pancerz. No, świetne combo. Z Armagedonem. No, oczywiście SOGG. Świetny pojedynek, który tutaj pokazuje nam, no, jak mocna jest Alia. Naprawdę, naprawdę. Za wiele chyba nie ustępuje Siegfriedowi. Bardzo mocne są te zaklęcia tutaj. Okej. Uhuhu. 15 tur, ponad 20 minut. Stworzenia 16, 21. Zaklęcia 0,6. Ale tylko 6 użytych zaklęć. No, jak na 14 w deku. I na 15 tur. Użyto budynki, no jeden. Udało się zagrać raz koszary. Okej, kochani. To była Alia od Teravignira. No, bardzo, bardzo fajny deck. Też jest ochota, aby pograć tym deckiem. Przyjemnie się to oglądało. A teraz przechodzimy do Morgana. Okej, startujemy. Morgan versus Siegfried. Morgan oczywiście OTK tutaj Siegfried, no najlepszy deck w obecnej mecie. Zapowiada się interesująco. Okej. Dwóch koksiurów. No i mamy koszary bardzo szybko odpalone. No, trzy surowce na legionistę gryfa. I co dalej? Dobra. Biuro poborcy. No świetnie tutaj dobustował rywal, gracz o niku Robert. Koszary, 5 ataku. No, to jest właśnie kontra na ten budynek. Oślepiające światło. No, w głównych rolach zawalony most. A to bugraczy.
No tak, najwyższy czas, 5 HP. U Morgana. Ale tu jest kolejne plądrowanie. No zobaczmy, jak wyjdzie z tego Ravignir. I czy wyjdzie, czy surowce. No, to się uda. Już można tutaj zauważyć. Między innymi ołtarz cieni. Jest sporo surowców. Można zagrać tutaj te wszystkie kreaturki. Tylko pytanie, czy jest sens? Może też pójść kosmiczna równowaga. Reorientacja. Tak jest. No, to był najlepszy motyw raczej. Wszystko tutaj zostało też wtasowane w obie talie. Co się tutaj dzieje? Delikatne zakłócenia się robią. Dobra, dobra, jest tutaj zamarznięta fala. No, tak jak w poprzednim pojedynku, niebiański pancerz robił grę Ali, to teraz u Morgana, no jest to oczywiście zamarznięta fala. O, i jest niebiański pancerz też, plus ołtarz cieni, także mega, mega mocne spele. Tutaj no, za bardzo Zygfryd nie może się rozkręcić. No, chociaż ma tutaj tylko 5 HP Morgan. Plądrowanie, ale plądrowanie na niewiele się zda. No, ołtarz cieni. No, świetne combo. Ale tutaj niektóre stworzenia uciekły poza skalę zniszczeń zamarzniętej fali, na przykład. Trzy sztuki niebiański pancerz, no bez jaj.
No proszę, doszła cesarska wierność. Tylko, że tutaj nie ma za wielu kreaturek. Na ręce. No jest tu jeszcze zapas. Jeszcze zostanie jeden niebiański pancerz. I mamy plądrowanie. Ale czy tutaj nie lepiej było wykorzystać te obozowiska? Może doszłoby jeszcze jakieś coś ciekawszego. No, zdecydował się na inne rozwiązanie tutaj, Robert. Mega combo, no masakra po prostu. Ołtarz cieni, niebiański pancerz i zamarznięta fala. Świetna. Świetna gra tutaj Ravignira. No jest, no jest. Doszedł ołtarz. Są kolejne koszary. No to jest zawsze ryzykowne. Są trzy budynki w tej chwili. Nie wiem jak tutaj zagrać innych kreaturek. Zobaczcie co się dzieje. Mamy kombosa. 42. Jesus Christ. Dobra, ile to dokładnie wyjdzie? Tu jeszcze zobaczymy. What the hell? 21. 24. Jeszcze jedna kosmiczna. 16 surowców jeszcze jest. 39. 42. My goodness. 45. No ładnie. Mega. Mega kombos. Od Ravignira. W której to turze, bo ja tutaj się tak rozgadałem. W 14. No okej. Okay. Masakra. Minus 25. No. Jest to sztuką wbicie. 45 damage'u w jednej turze. No tak, tutaj mamy potwierdzenie. 45. Użyte stworzenia 21 do 4. Użyte łuty szczęścia 14 do 20. Mega. Okej, kochani. Mam jeszcze jedną powtórkę z tym deckiem od Ravignira. Przechodzimy do niej. Organ kontra Keltor. Oryginalny nick. Tutaj u przeciwnika Ravignira. GGL, HF, GGG. O, to jest dobre, to jest dobre. Dobra, gramy. Oczywiście ten sam deck na Morganie, jakie mogliśmy obejrzeć przed chwilą.
No tutaj standardowo mocny początek Keltora. Oto spory niefart. Tutaj by było 4 damage'u więcej. Zostałoby 6 HP. Jeżeli dobrze liczę. No zobaczymy, czy to się odbije Kelterowi. No tak, to by było GG. Ale jaja. A teraz Morgan zaczyna swoje rządy. Z 3 punktami zdrowia. No, ciekawe. Tak to jest, ale... Pomimo 40 stworzeń w deku Keltora, no nie trafił z tygodniem najemników. No i tutaj mamy już mocne spele cały czas od Ravignira. Zamarznięta fala, teraz niebiański pancerz. Jeszcze 3 na ręce, oh my goodness. To jest niezły trolling. Co to się tutaj dzieje? Dobra. Cały czas na krawędzi Ravignir. No nie cały czas, tutaj przez 3 tury był spokój. Bo były niebiańskie pancerze oczywiście. Uderzenie błyskawicy. No, boostuje tutaj swoje kreaturki. Keltor. Ale zobaczcie, następny ołtarz cieni dochodzi. No chyba to będzie zagrane. Czy już tutaj coś będzie atakowane pod OTK? No chyba tak. Czas najwyższy. No, nieźle ma tutaj obcykany ten deck Ravignir. Te obliczenia wszystkie. Tak jest, mamy poszukiwacza, duchowa fala. Razy 3. No zobaczmy, ile teraz wejdzie damage'u. Ale kosmos. Po raz kolejny tutaj. Oby to tylko wytrzymała gra. 36, 39. Mega, mega. 39 damage'u. 11 tura. No, nieźle, nieźle. Szacun dla tego deku i oczywiście samej gry. To nie są proste tematy.
Pozostałe zdrowie 8 się zrobiło u Morgana. Najwyższe obrażenia 3,39. No ale wiemy, oczywiście niepowodzenie Keltora z tygodniem najemników. No ale to też trzeba mieć szczęście. Szczęście sprzyja lepszym, oczywiście. Użyte stworzenia 12 do 4. No dobra, dzięki Ravignir za te pliki. Bardzo interesujące pojedynki. A wam, drodzy widzowie, mam nadzieję, że się wam to spodobało. Bo naprawdę kawał dobrej gry. Po obu stronach, we wszystkich pojedynkach. Bardzo interesujące deki. Także mam nadzieję, że się dobrze bawiliście przy tym filmie. No to co? Widzimy się już niebawem w następnych odcinkach Duel of Champions. To na razie tyle. Trzymajcie się, hej!